15 minut po godzinie 7. Zdarzyło się, pierwszy raz w historii Polski F-16 biorą udział we wspólnych ćwiczeniach z lotnictwem izraelskim. Latają nad pustynią Negev, największym w tamtej części świata poligonem. Polscy piloci mają możliwość poznania umiejętności pilotów izraelskich, wyciągnąć wnioski, doszkolić się, podszkolić, a może i podpatrzeć jedną z najsilniejszych formacji powietrznych na świecie. Mamy bardzo dobre doświadczenie z Europy, z różnych poligonów, z programu wymiany eskadr, z Tactical Theology Program, ale jeszcze nie byliśmy w Izraelu na samolotach F-16. Było to dosyć wymagające dla nas przedsięwzięcie, dlatego nawet sama odległość, około 3000 km, przelot wymaga tankowania w powietrzu albo lądowanie, wymagało to bardzo dobrego przygotowania całej misji na ziemi, połączenia tej misji z lotnictwem transportowym. No, panie generale, są też inne warunki. Izrael, wiadomo, jest krajem, który, można śmiało powiedzieć, jest w stanie wojny. Niektórzy w Polsce pewnie zadają sobie pytanie, dlaczego w takich okolicznościach myśmy się tu znaleźli. To ćwiczenie było planowane od dłuższego czasu. Ono jest efektem naszych dobrych stosunków, wizyt naszych ministrów, szefa sztabu generalnego. Planowaliśmy go już ponad rok czasu, dlatego też jesteśmy. Tak jak mówiłem na początku, jest naprawdę bardzo wymagające. Ćwiczenie musi być dobrze przygotowane na ziemi, w powietrzu. Zadania są wykonywane bardzo skomplikowane, w bardzo realnych warunkach, na poligonach, kiedy mamy imitację systemów obrony przeciwlotniczej, ale też w powietrzu. Izraelscy piloci są bardzo dobrze wyszkoleni. Panie generale, czy my jesteśmy bardziej uczniami, czy bardziej nauczycielami tutaj? Ja bym powiedział, że partnerami. Nasz poziom wyszkolenia jest bardzo zbliżony. Ale zawsze możemy się uczyć jedni od drugich. Zarówno nasi piloci, jak i piloci izraelscy są z tego ćwiczenia naprawdę zadowoleni i myślę o kontynuacji podobnych ćwiczeń również w Polsce. Czy są jakieś ograniczenia ze względu na to, że sytuacja w Izraelu jest dosyć trudna, tak? Czy w jakiś sposób wpływa to na bieg ćwiczeń? Właśnie, że nie ma ograniczeń. Piloci mogą wykonywać loty od bardzo małych wysokości do dużych wysokości. Mogą wykonywać zadania na poligonie, podczas walki radioelektronicznej, przy symulacji środków obrony przeciwlotniczej, wykonując też walkę powietrzną. Czyli spektrum zadań w jednym locie jest bardzo, bardzo duże. Samoloty są zakłócane przy pomocy systemów walki radioelektronicznej. Wymaga to dobrego przygotowania, dobrej kondycji i naprawdę bardzo dobrych umiejętności. Panie generale, to ćwiczenie niebawem dobiega końca. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Co będzie się działo dalej? Gdzie kolejny kierunek, gdzie kolejne ćwiczenia? Możemy już coś zdradzić? No możemy, myślimy bardzo poważnie o ćwiczeniu Red Flag. Polecimy na Alaskę. Jest to jeszcze większe wyzwanie, gdzie naprawdę w realnych warunkach, wykonując tankowanie w powietrzu podczas przelotu, będziemy przez długi okres czasu ćwiczyli, mając za przeciwnika bardzo realne środki, które będą symulowane na ziemi i w powietrzu również. Piloci do tego ćwiczenia przygotowują się też dłuższy okres czasu. Będzie to nasze pierwsze takie ćwiczenie i to będzie super podsumowanie naszych umiejętności, naszego wprowadzenia EFA przez ostatnie 5 lat. A mamy się czym szczycić i czym chwalić. Z generałem Lechem Majewskim rozmawiał Jakub Stefaniak. Ładnie to wyglądało. Wiemy też, że jesteśmy partnerami. Chociaż można podpatrywać zawsze tego partnera i coś tam jeszcze od niego się, czy też czegoś się od niego jeszcze nauczyć. 23 minuty po godzinie 7 trwa poranek w TVP Info.